Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje wspaniały, przebudowany, zmodernizowany obiekt, który daje naprawdę bardzo dużo możliwości do tego, żeby poszerzyć, albo zmienić, albo zróżnicować. No tutaj możemy wybrać dowolne słowo, działalność. I do tego też będziemy dążyć. Natomiast jak bardzo nie zależy wyłącznie od nas i od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Bardzo dużo zależy też będzie od Państwa, od mieszkańców miasta Mielca i okolic, bo liczymy na Państwa bardzo, na Państwa sugestie, na to, czy propozycje, które najpierw dla Państwa przekażemy, znajdą Wasze uznanie, czy będziecie chcieli skorzystać w te dni i w takich godzinach z takich akurat propozycji. Dla mnie najweselszy, najwspanialszy, najfajniejszy jest dział dziecięcy, w którym bardzo lubię przebywać. To jest taki numer jeden, jeśli chodzi o tą nową funkcjonalność i nowe miejsce w zmodernizowanym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, a drugi to sala audiowizualna. Bardzo lubię tam przebywać, w tej sali audiowizualnej, i wierzę, że nie tylko ja lubię tam przebywać, ale będą inni z chęcią tam przybywali, przebywali i pokazywali swoje talenty, swoje umiejętności i uczestniczyli w wydarzeniach, które będziemy proponować naszym czytelnikom, naszym mieszkańcom. Najzwyczajniej w świecie, szanowni Państwo, no mamy fantastyczny obiekt, którym jest nowa sala, którym jest dużo przestrzeni. One są przyjazne, oświetlone, przecudne. Jest galeria, która na pewno pomoże nam prezentować więcej twórczości i też amatorów i indywidualnych osób, dzieci, młodzieży, no tych, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości i z przykrością musieliśmy im odmawiać. Ja widzę tylko plusy i możliwości, a jeżeli miałabym sobie czegoś życzyć, to żeby budynek był grzeczny i nie sprawiał nam problemów, a wszystkim, którzy do tego budynku będą przychodzić, a liczę na Państwa naprawdę bardzo, bardzo mocno, życzę, żeby się Wam tutaj u nas podobało i żebyście się dobrze czuli. Wbrew pozorom, tamten budynek, mimo że miał no tylko te 1000 m2 powierzchni, był bardzo pojemny. Mieliśmy tam tak książki ściśnięte na półkach, nie mieliśmy magazynu, że wydawało się, że ich jest bardzo dużo. Tutaj dzięki tym nowym przestrzeniom jest lepiej dla tych książek, bo one po prostu nie są już aż tak stłoczone. Także to jest nawet, że tak powiem, higienicznie i zdrowo dla księgozbioru, że te książki mają tyle miejsca.